Już po raz 23 młodzi recytatorzy stają w szranki o awans do wojewódzkiego etapu jesiennego konkursu recytatorskiego. W tym roku ponad 50 uczestników prezentowało swoje interpretacje wierszy. Tematem tegorocznej edycji jest hasło "Pamiętajcie o ogrodach". Turniej powiatowy 23 jesiennego konkursu recytatorskiego pod hasłem "Pamiętajcie o ogrodach" odbywa się u nas co roku w okolicach listopada, na przełomie listopada i października. I tak jak powiedziałam, jest to turniej powiatowy. Laureaci, najlepsi, którzy zostaną wyłonieni w Puławach, pojadą do Lublina na turniej wojewódzki, który odbędzie się pod koniec listopada, a w grudniu odbędzie się finałowa gala, w której wystąpią wszyscy nagrodzeni na takim koncercie laureatów, który będzie takim poetyckim spektaklem. W Puławach wybieramy 5 osób, które będą nas reprezentowały w Lublinie na turnieju wojewódzkim, ale przed tym turniejem powiatowym w wielu gminach naszego powiatu odbyły się eliminacje w Gołębiu, w Rzeszynie, w Końskowoli i najlepsi z tych gmin również dzisiaj z nami tutaj są. Prezentację konkursową ocenia 3-osobowe jury i w tym roku po raz pierwszy gościmy panią dyrektor Annę Żaczek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie, panią Katarzynę Adamowską-Kein z Biblioteki Powiatowej w Puławach oraz panią Renatę Siedlaczek, instruktora teatralnego, który co roku nas tutaj wspiera w ocenie uczestników. No, jury będzie miało trudno rzecz do zgryzienia, bo poziom był dość wysoki, a uczestników bardzo dużo. Przypływ i odpływ. Ławice ludzi tak blisko obok, jedno przy drugim, że widać rozkład zrywków słów.